Podcast AgroTube. Witamy wszystkich. Dzisiaj jest ze mną Mateusz Libiszowski, młody rolnik, który ma swoje gospodarstwo, jest na gospodarce, zajmuje się tym, ale też youtuber, aktywny w sieci i nie tylko. Powiedz, Mateusz, skąd w tobie w ogóle to zamiłowanie do rolnictwa i w tych czasach, kiedy wiele młodych osób przenosi się do miast, ty zostałeś i widać, że ci się to podoba. Na początku witam wszystkich. Skąd się to u mnie urodziło, ta pasja? Całość wpoiła we mnie rodzina, rodzice i dziadkowie. Od maleńkości widziałem, jak to tutaj się wszystko dzieje, jak pracują ciężko. I mi się to w sumie bardzo spodobało i bardzo lubiłem się bawić kiedyś zabawkami w małe gospodarstwo, gdzieś w pokoju, i cały czas to rosło na skalę już realną w gospodarstwie. I kiedy już musiałem wybrać jakąś tam drogę, prawda, po gimnazjum, no to brałem drogę technikum rolniczego. Tam dalej się rozwijałem, uczyłem w tym kierunku, również pracując u rodziców na gospodarstwie. Jak miałem okazję, jeszcze w czasach technikum wystartowałem do programu Młody Rolnik i już wtedy zaczęło się na całego, cała ta praca, ta pasja, już mogłem realizować się w pełni. Masz teraz swoje gospodarstwo i jesteś rolnikiem, bo tak. Z tego, co mówisz, to masz wykształcenie rolnicze, teraz jest ono niezbędne. Ale ty kupowałeś ziemię, tak? Pod swoje gospodarstwo? Jak to było? Wtedy jeszcze. Ustawa. Tak. Wtedy jeszcze nie weszła ta ustawa o obrocie ziemi i były też troszeczkę inne warunki co do uzyskania tej premii młodego rolnika. Wtedy wystarczyło mieć pewien obszar, nawet dzierżawiony, i tą lukę, tą możliwość wykorzystaliśmy. Po prostu na początku wydzierżawiłem wymagany obszar pod wniosek, żeby uzyskać jak najwięcej punktów. Akurat się złożyło, że mogę uzyskać punkty za powierzchnię i wojewódzką, i krajową średnią, więc bardzo fajnie wyszło. W międzyczasie jeszcze udało się dokupić troszkę ziemi. Prawie 5 hektarów wtedy kupiłem ziemi tutaj w okolicy. No i w sumie do młodego rolnika wystartowałem z ponad 15 hektarami. Akurat dużo rzeczy się złożyło na plus. Agencja też pozwoliła tutaj na tą dzierżawę, bo to była jakby część ziemi w spadku rodziców po dziadkach. Więc tutaj w ten sposób jakoś tak się fajnie udało. Zaraz niedługo potem weszła ta ustawa o obrocie ziemi. No i wszelkie możliwości późniejsze rozwoju kupna mocno ograniczyła. No a tobie się udało. Ile teraz masz hektarów? Obecnie gospodaruję na własnej dzierżawach na około 23 hektarach. Ale gospodarstwo całe prowadzisz razem z rodzicami? Z rodzicami, tak. I całe gospodarstwo ma powierzchnię, no tam niecałe 70 hektarów. A do tego też trzoda. Tak, trzoda. Temat teraz w tych czasach chyba bardzo delikatny i trochę drażliwy. Ja widziałam tutaj u was na podwórku tabliczkę o bioasekuracji, tak, i o ASF-ie. Wy jesteście w jakiejś strefie? Jak to u was jest z tym ASF-em? Obecnie nas żadna strefa nie obejmuje, aczkolwiek tutaj od strony Kalisza, tych rejonów, no już powoli coś tam idzie, no stanęło to. Nie słychać, żeby się to mocniej rozwijało, ale prawda, no trzeba dmuchać na zimne. Też nie wiadomo, jak agencja weterynaria podejdzie do pewnych tematów i człowiek już się stara robić już te pewne tutaj obostrzenia, te wymagania odnośnie bioasekuracji spełniać powoli, czego jeszcze nie musimy właściwie, bo w naszej strefie nie ma jakichś wielkich wymogów, no ale im wcześniej i na raty, to później będą mniejsze koszty i łatwiej jest to nam wszystko zrealizować na w miarę odpowiednim poziomie, jakby tego oczekiwała weterynaria i wszelkie służby. Myślicie tak długoterminowo, to dobre podejście. Mówisz, że spodziewacie się, że być może niedługo i tutaj ASF dotrze. A czy odczuwacie teraz już skutki tego, że ASF w naszym kraju jest? Mimo że wy nie jesteście w żadnej strefie. Kurczę, no ciężko to powiedzieć, czy to jest wynik ASF-u, czy wszechobecnej manipulacji na giełdach, na rynkach żywca. Na pewno mocno odczuliśmy w momencie, kiedy na terenie Niemczech
był wykryty ten ASF. Wtedy Chiny się odcięły, wiadomo, ten import. I nasz rynek tutaj europejski troszeczkę się przydusił tą masą mięsa. Niemcy masę wypychali do nas. W Polsce, jak tylko zobaczyli, że ceny w Niemczech idą w dół na giełdach, no to można powiedzieć, że nasi lokalni przetwórcy szybciej widzą te spadki niż Niemcy w ogóle je wykonują, więc wtedy był, no najgorszy był teraz okres jesienno-zimowy. No to było, no można powiedzieć, porażka na rynku trzodziarskim. Ale mimo wszystko chcecie zostać przy tej produkcji, bo przygotowujecie się bioasekuracyjnie, ogrodzenie już też powstaje, budynki widziałam, że są przystosowane. Tak. Więc tak naprawdę porządnie się do tego przygotowujecie i nie zamierzacie rezygnować z produkcji. Na chwilę obecną nie zamierzamy. Zobaczymy, co przyniesie życie, jak to pokaże czas. Fakt, no teraz będziemy robić to ogrodzenie całego tutaj placu. No głównie dzięki temu, że możemy uzyskać jeszcze do tego dofinansowanie z agencji, z funduszy unijnych. Więc to jest duża zachęta i duża pomoc, bo częściowy zwrot kosztów to jest duży atut przy takiej inwestycji. Też jesteśmy w grupie producenckiej tutaj w rejonie, więc tutaj też jest pewna mobilizacja pod tym kątem poprawy stanu tutaj stada i warunków i wszelkich tutaj, co można tylko wykonać, żeby te zwierzęta miały lepiej. I żebyśmy mieli mniej pracy i żeby nic tutaj, żadne zło, choroba nie przyszło. Nie? Tak zwane w kupie siła. Tak, w kupie siła. Kupie siła, no. Świetnie, chociaż powiem Ci, że ja zawsze tak podziwiam, naprawdę bardzo podziwiam rolników, którzy, znaczy ogólnie tutaj rolników podziwiam ze względu też na charakter ich pracy, jak duże są wymagania i dużo czynników zewnętrznych i tą pasję, kiedy widzę. Natomiast jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, jest to dla mnie niesamowite, bo wiem, że ludzie, którzy hodują, chowają zwierzęta, no praktycznie nie mają czasu dla siebie. Nie ma niedzieli, nie ma świąt, żeby nie pracować. I wiem, że młodzi ludzie często się tego właśnie obawiają. A ty jesteś i mówisz o tej trzodzie, że będziecie tu kontynuować produkcję, ten chów. Więc naprawdę skąd, czy to jest taka miłość do zwierząt? Jak to w ogóle u Ciebie wygląda? Też pod kątem takim czasowym. Jesteś młodym człowiekiem. Przecież to imprezy, dziewczyna, miłość, życie. Kurczę. Dużą, w tym momencie to ogromną pomoc mam ze strony rodziców, którzy tą hodowlę jakby nadzorują i oni tam najwięcej pracy wkładają na chwilę obecną. Ja właściwie w tym jednym i drugim gospodarstwie nadzoruję głównie prace polowe przy uprawie tutaj roślin. Gdy tylko potrzebują, jest taka potrzeba i mus, to wiadomo, idę, większy natłok prac, we trójkę działamy. Miłość, no oczywiście bardzo kocham zwierzęta, ale no niestety ciężka praca jest przy tej trzodzie. Tak samo i czy przy bydle, czy innych zwierzętach, to wymaga wielu poświęceń, ale w momencie, gdy ma się rodziców, czy kogokolwiek, kto jest w stanie pomóc, przejąć troszeczkę tych obowiązków jeszcze, no to troszeczkę łatwiej o ten wolny czas, o te miłości, na te dziewczyny. Dziewczynę. Na dziewczynę, tak. Podkreślmy na dziewczynę. Ale mówię też jakby w imieniu innych. Może tego słuchać. Tak, ale też się odnoszę trochę w imieniu innych rolników młodych. Na jakieś wyjazdy, no kurczę, nie tylko wokół gospodarstwa i hodowli kręci się cały świat, całe życie. I za młodu warto jednak mieć tą możliwość jeszcze złapać tego trochę tego życia, tego oddechu, zobaczyć troszeczkę tego świata, poznać, jak to gdzie indziej wygląda, za granicą, czy nawet na rynku naszym tutaj krajowym. No, nie tylko mówię o gospodarstwie, ale też po prostu takim zwykłym życiu. Wyjazd, relaksie. Tak, tak. Troszeczkę złapać oddechu. Mm-hmm.
Ale wspomniałeś tutaj, a ja się uczepię tej dziewczyny, bo wiem, że dużym problemem dla rolników jest fakt taki, że no dziewczyny nie chcą iść na gospodarkę, nie chcą zostawać na wsi, boją się. Ostatnio nawet, wiesz, na naszym portalu pojawiła się taka informacja i taki tekst dotyczący tego, że dziewczyny naprawdę obawiają się być partnerką rolnika, bo jest to ciężka praca dla niego, a co za tym idzie, ma często mniej czasu dla tej dziewczyny, a z drugiej strony dziewczyny sobie wyobrażają kobiety, że ta praca w gospodarstwie jest bardzo uciążliwa, jest ciężka i boją się tego. A tobie się udało znaleźć tą wybrankę? I jak to jest? Czy ona, tu nie wiem, czy chcesz mówić troszeczkę? Mogę powiedzieć, oczywiście. Ja mam to szczęście, że moja dziewczyna jest na tyle kochana. I ona pochodzi też z gospodarstwa. Też posiadają hodowlę bydła mlecznego. I też jest... doskonale wie, tak, czym to się doskonale wie, z czym to się je. Jak wygląda ta ciężka praca. Sama ciężko pracuje tam na gospodarstwie i pomaga rodzicom. Studiuję zootechnikę, więc no jakby będzie. Tutaj wszystko się pokrywa, ale muszę się zgodzić, rzeczywiście jest grupa kobiet, dziewczyn, które się boją tego. No, przez swoje życie się już o tym przekonałem nieraz. Wiem, że koledzy po fachu mają z tym problem. Nie wiem, czy to też często wynika z tego, że nie mają czasu szukać tych dziewczyn, czy po prostu mają pecha, albo nie ma w ich rejonie jakichś odpowiednich tutaj kobiet, ale sam się przekonałem ostatnio, będąc aktywnym użytkownikiem Instagrama, że jest masa kobiet, która tą pracę szanuje i kocha. I naprawdę jest wiele bardzo inspirujących osób, które, muszę przyznać, idealnie łączą życie rodzinne z pasją, z pracą w rolnictwie. No i to jest super i fajnie, że się tym wszyscy chwalą. Nawet bym powiedział, że przyszły takie czasy, że troszeczkę na to rolnictwo nawet wyszła moda. Może nie tyle, żeby tam robić jakiś wielki fame, tylko żeby się pokazać w tej gospodarstwie, ale jest masa dziewczyn, które nie wstydzi się pokazać, pracuje aktywnie i jeszcze czerpie z tego jakiś, czerpie radość, jakieś korzyści z typu, że jest znana, może bardziej rozpoznawana. Mówisz tutaj o dziewczynach rolniczkach. Tak, dziewczyny rolniczki, tak. Influencerkach. A ja myślałam w pierwszej chwili, pomyślałam, kiedy powiedziałeś o tym Instagramie, że po prostu dziewczyny do ciebie zaczęły pisać. Nie. Mam z wieloma kontakt taki po prostu na zasadzie wymiany komentarzy, sytuacji w danej okolicy, bo jest masa osób z różnych rejonów Polski, całej Polski można powiedzieć. I dużo rzeczy można się dowiedzieć, dużo rzeczy podłapać, ale mówię, masa jest kobiet, które się już nie wstydzą, aktywnie to pokazują i to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Tak, które się nie wstydzą, ale które tak naprawdę teraz też chyba mają większe możliwości i biorą się za tą pracę i same często, co ja też jestem pod dużym wrażeniem, prowadzą te gospodarstwa. Tak. Co prawda praca teraz w gospodarstwie jest nie jest tak ciężka, jak była jeszcze te 20 lat temu, bo i maszyny są inne i możliwości. Natomiast mimo wszystko dla kobiety praca w rolnictwie czy prowadzenie tego gospodarstwa, bo często jest tak, że owszem mają do pomocy rodziców. Czy też męża, ale też nie zawsze. Nie. I te gospodarstwa prowadzą. Tak, tak. I przekazują bardzo fajne i wartościowe rzeczy i wartości takie życiowe. To jest fajne, że te dziewczyny naprawdę dużo więcej są w stanie przekazać, pokazać takich życiowych, rodzinnych wartości, niż jakieś takie obojętne takie profile, które tylko dla zasady jakichś fanów czy coś jakiegoś pokazania i nic wartościowego nie wnoszą. Te profile wnoszą bardzo dużo ciekawych rzeczy. Świetnie, świetnie. Może w takim razie za jakiś czas albo w opisie nawet do tego podcastu podamy konkretne profile, które obserwujesz albo które byś polecał, bo dlaczego nie, skoro wnoszą naprawdę fajne
treści i przesłanie, mają fajne przesłanie. Natomiast wróćmy tutaj jeszcze do ciebie, bo ty też masz swój profil, tak. I konto na Instagramie i na YouTubie. Działasz od jakiegoś czasu z przerwami, ale działasz. Tak. I myślę, że możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że niedługo będziemy pewnie działać też wspólnie i co nieco więcej będzie od ciebie. Miejmy nadzieję, że wszystko fajnie pójdzie po naszej myśli. No, jako optymistka z urodzenia wierzę w to i tak, na pewno. Natomiast właśnie, jak godzisz to życie rolnika, chłopaka, bo dla dziewczyny, w sensie chłopaka, partnera, bo dla dziewczyny też oczywiście ten czas znajdujesz i musi być, też z tym życiem właśnie w sieci. Takim aktywnym bardziej lub mniej z Instagramem, z YouTubem. Czy to nie jest za dużo? Znaczy, myślę, że wszystko da się pogodzić. To jest kwestia tylko jakby odpowiedniego zagospodarowania czasem. W sumie operowanie w sieci i praca na rolnictwie ze sobą naprawdę się nie kłóci. Łatwo można to pogodzić, bo tak naprawdę w obecnych czasach każdy ma w kieszeni smartfon, stałe łącze z internetem, więc wykonując jakąś pracę polową typu orka, czy coś akurat mamy mały przestój, jemy obiad, kolację, nie ma problemu wziąć telefon w rękę na 5 minut, zobaczyć co się dzieje, skomentować czyś profil, gdzieś się tam kogoś oznaczyć. Jest masa jakichś takich akcji ciekawych, które te profile wzajemnie się wspierają, żeby być bardziej rozpoznawalne. Dla mnie też nie ma problemu wyjść z ciągnika w danej chwili. Mamy piękny zachód słońca. Pięknie coś tam się wykonuje. Wyjść, zrobić zdjęcie, pochwalić się tym, co się dzieje obecnie. Nawet bym powiedział, że to w pewien sposób mobilizuje. To pokazywanie, co u mnie się dzieje, ludzie to też doceniają. Są ciekawi, jak to się dzieje, co się dzieje. Więc tutaj jakby jest taka mobilizacja na zasadzie wzajemnych działań. Ja coś robię, ktoś do tego się odnosi. To jakby napędza ten cały motor tych działań i nie widzę żadnego problemu, żeby być aktywnym uczestnikiem, użytkownikiem Instagrama. Troszeczkę gorzej z YouTube'em, bo tutaj jednak mimo wszystko trzeba poświęcić więcej czasu. Tak, to ostatnim czasem nic tam mnie nie widać, bardziej tutaj Instagram, ale mimo wszystko no, wymaga troszeczkę to więcej czasu, żeby to nagrać i potem to ładnie jakoś ubrać, złożyć te wideo i to wrzucić, nie? Więc to jest troszeczkę kariera YouTubera i rolnika jest, można powiedzieć, bardziej pracochłonna, ale jak widać w praktyce u wielu innych osób do pogodzenia. No to już z tego, co mówisz, to już wiem, skąd ta motywacja do prowadzenia i do życia takiego aktywnego w sieci. Po prostu ciebie to w pewien sposób też mobilizuje i motywuje sam ten kontakt z odbiorcami twoich zdjęć czy materiałów. Znaczy, bardzo lubię kontakt z innymi ludźmi. Mi to nie sprawia problemu, lubię poznawać nowe osoby. Przepraszam, tak ci wchodzę w słowo, ale od razu... Pytanie to, jak sobie radzisz w tych czasach COVID-u? No niestety zostaje w większości ten kontakt online. Takie czasy. Ale mimo wszystko idzie poznać naprawdę fajne osoby. Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, że wrócą te targi rolnicze. Będzie można się spotkać, porozmawiać na żywo. Miejmy nadzieję, że to wróci. Ale mówię, no, przez internet naprawdę idzie fajne osoby poznać, fajnie porozmawiać, ciekawe rzeczy się dowiedzieć. I sam fakt, że człowiek lubi ten kontakt, że ja lubię ten kontakt i mi to właściwie sprawia ogromną radość. No właśnie, to co mówisz, że poznać się przez internet, to w gruncie rzeczy te znajomości później też można przenieść na taki grunt już bezpośredni. Tak. Często spotykacie się pewnie, znaczy często, teraz nie, ale wcześniej gdzieś pewnie spotykaliście się też na targach właśnie, czy na tego typu imprezach. Tak było? Było. Parę razy udało się spotkać z kilkoma osobami, więc targi były chyba najlepszym momentem na takie coś.
Fakt, każdy był akurat w tym momencie, może każdy robił coś innego, no ale gdzieś te drogi na tych alejkach między tymi stoiskami się przecinały, więc nie było problemu i naprawdę te znajomości nie tylko owocują jakoś tak na tle, żeby porozmawiać, ale na tle wymiany doświadczeń, jakichś przekazywania wiedzy, ciekawych chwytów, takich jakichś zastosowań na pole, więc w polu czy w hodowli. No i to jest chyba tego też największy atut, nie? Wartość, bardzo duża wartość. Z tego, co mówisz też na targach, wymiany doświadczeń, ja wiem, że w tamtym roku sporo w gospodarstwie to trzeba będzie wyciąć. A po co od razu wycinać? Będą no kacenki. To zobaczymy. W każdym razie sporo maszyn naprawiałeś w tamtym roku. Tak? Dobrze mówię. Tak. Sporo grzebałeś w tych swoich... Tak, mała renowacja kilku maszyn była. Tak. Ach, ten trudny język polski. Tak. Była renowacja maszyn. Jakich? Powiedz mi, masz jakieś fajne ursusiki, czy jakieś inne takie perełki u siebie w gospodarstwie? Chyba w każdym są. Znaczy, u nas był, ale nie ma. Jak to nie ma? No nie ma, no kurczę. U nas wychodzimy z założenia, że jednak musi być ta wymiana pokoleń i praktycznie ten sprzęt, który wyciągnął tą gospodarkę, został wymieniony na nowsze maszyny. No po prostu też wynika z tego, że jednak no, jakąś tam swoją wartość też reprezentowały, a nowe maszyny nie są tanie i trzeba było jakieś tam fundusze też pozyskać. A poza tym no, też się liczy koszt utrzymania danej maszyny. Mhm. No mimo wszystko mamy trudny teren w naszym rejonie, jest mokro. Ciągniki bez przedniego napędu nie miały prawa bytu. Mhm. Więc mieliśmy kiedyś C330 Ursusa i 912. Tak, można powiedzieć dwa klasyki, które wyciągnęły polską gospodarkę. No może nie mieliśmy 60, ale to już swoją drogą. I te ciągniki naprawdę bardzo dobrze służyły. I jeden nawet pracuje tutaj niedaleko i nadal możecie wiernie popatrzeć. Służy. Tak, możemy popatrzeć. Więc... Ale mówię, no więcej i tak stały w garażu, kurzyły się. No, po co to trzymać, jak można na zasadzie nie ktoś inny ma z tego korzyść. Mamy też jakby, mogliśmy uzupełnić ten mały budżet na te nowe maszyny poprzez sprzedaż. Mm-hmm. Czyli jakie macie? Co macie teraz? Zamiast klasyków? Zamiast klasyków, no obecnie na naszych polach pracuje John Deere i Steyr. Dosyć jedna popularna, bardzo druga może nie jest obca rolnikom, ale mało spotykana na polach. Mhm. Częściej widzimy właściwie z tej grupy, bo to należy do grupy CNH, New Hollandy i Casey, tak. Mhm. A jak się sprawdza Steyr? Bardzo dobrze, nie możemy narzekać. Szczerze mówiąc, no to był ciągnik, którego nam brakowało, bo mimo wszystko w każdym większym gospodarstwie powinien być mocniejszy ciągnik, no, sześciocylindrowy powiedzmy, do ciężkich prac. No jednak w trudnych warunkach polowych najlepiej się sprawdzają takie ciągniki. No u nas do orki, do siewu, do podorywki, no to czy uprawy pożniwnej, bo to podorywki jako takiej w formie nie robimy. Więc tutaj kiedyś mieliśmy dwa równe ciągniki, dwa John Deere. Jednego sprzedaliśmy, bo jednak maszyny kupione były troszeczkę za duże. No i trzeba było dostosować nie maszyn do ciągnika, tylko ciągnik do maszyn. Ale jakoś się udało. Mm-hmm. No właśnie, mówisz, trudne warunki. Z tego, co mówiłeś też wcześniej, u was tutaj jest cały czas mokro, jest glina. Jak tam na zachodzie widać u niektórych, że już wysiali, że już ponawozili. Tak u was wszystko stoi? Znaczy... Tak, gleba jest dosyć ciężka. Może nie wszędzie, bo ziemię może jako w klasach bonitacyjnych nie mamy trudnych, bo mamy powiedzmy gdzieś tam trzecia klasa się trafia, ale głównie to jest czwarta. Nieźle. No całkiem nieźle, ale są rejony lepsze. Mhm. Poprzez czwartą, która jest przeważająca, po piątą czy nawet szóstą.
Największym problemem w naszej okolicy jest brak melioracji. Tutaj jest największy ból tych wszystkich pól, bo mimo wszystko jakby te ziemie gliniaste, bo glinę mamy w spodzie na tych ciężkich glebach, byłyby zmeliorowane, to też zdecydowanie inaczej by wyglądały terminy wjazdów i możliwości uprawy takich pól. Tutaj jakby no, mamy parę pól zmeliorowanych, niektóre nawet jeszcze z powojenną melioracją i nie ma problemów na nich, tak? Chyba, że są fragmenty już zaniedbane, bo są osoby, które posadziły sady po drodze albo po prostu długi czas były ugorowane, a nawet są rejony, gdzie były zmeliorowane o wiele słabszych ziemiach, a teraz rosną wszędzie lasy. Mhm. Więc teraz troszeczkę się odzyskuje tą ziemię. Każdy tam próbuje odratować, jak w miarę rozsądny ugorek był, no to kasują i każdy to przywraca do użytku rolnego, ale już jakby to ta instalacja melioracyjna w spodzie to już nie zrobi takiej roboty, co kiedyś miała. No tak, trzeba by było wszystko zrobić od podstaw. Od podstaw. To melioracja trudny temat jest po prostu. To też jeżeli mówimy o jakichś uregulowaniach prawnych, trzeba mieć też gdzie tą wodę odprowadzić, nawet jakby chcą zrobić. A niestety dużo pól jest pod dzierżawą czyjąś. Właściciele też się nie palą, żeby na przykład zrobić, poprawić rów. Nie u siebie. Nie u siebie, albo nawet u siebie, bo nie widzą sensu. Mhm. Bo po co? Bo był niepotrzebny. I rosną teraz tylko wielkie drzewa, a wykopać fragment rowu, w którym cała woda zejdzie z wszystkich pól i będzie mieć u siebie problem. No nie tędy droga. Mhm. Nie tędy droga, więc każdy marudzi, że jest mokro, ale nikt nie robi nic w tym kierunku, żeby pozbyć się tej wody. No tak, bo to tak naprawdę nikt nie chce robić za innych niejako, a z drugiej strony to co mówisz, są pewne ograniczenia czy problemy, żeby w ogóle coś z tym robić. No, tutaj ruszy. Wiele aspektów, ta mała retencja, duży temat. Tak, to jest właściwie temat rzeka i tutaj no niestety nie wszystko idzie przeskoczyć, no. Ale widzisz, no przynajmniej te ostatnie lata z suszą były u was akurat całkiem niezłe. Tak. Podejrzewam. Ostatni rok był powiedzmy nawet bardzo dobry. Nie mogliśmy narzekać. Gdzieś tam w pewnym momencie troszeczkę brakło tej wody, ale nie na tyle, żeby mocno tym roślinom zaszkodzić. Dwa lata do tyłu, co też była taka właściwie duża susza. Pierwsza. Chyba pierwsza. To była po takiej jesieni, co tak mocno padało. To był chyba 2000. Tutaj w takim razie była pierwsza, bo ogólnie w Polsce to chyba już 4 lata były takie. Tak, suche. Takie suche, tylko u nas po prostu nie odczuwamy tego mocno, bo mamy dosyć mokry teren. I 4 lata do tyłu był też bardzo dobry rok, bardzo fajne plony. I po takim bardzo dobrym roku, już kurczę nie pamiętam, który to był, 2018 albo 2019, co przyszła bardzo mokra jesień. Spadł właściwie taki norma roczna dla całej Polski, to chyba dwukrotna. My nie mogliśmy posiać jęczmienia zimowego, mieliśmy problem. Wygnił właściwie zaraz po zasianiu. Pszenice ledwo. Te rośliny miały bardzo płytki system korzeniowy i właściwie po takiej ciężkiej jesieni, zima powiedzmy była jako tak w miarę łagodna, bez śniegu, więc tej wody jeszcze nie dobiło. No to z płytkim układem korzeniowym, no jaka roślina sobie poradzi później w susze? To właściwie one były zmęczone jesienią i tutaj najbardziej zdecydowało o plonach. Wtedy ten taki suchy rok, 2 lata do tyłu. No zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie jest mokro. Ale zobaczymy dosłownie, tu uchylając znowu rąbka tajemnicy. Tak, teraz tak? Będzie troszeczkę więcej wiadomo i widać na pewno. Będzie widać. I będziemy się dzielić tym na bieżąco. No i super. No dobrze, w takim razie będziemy się dzielić. Tak. Z czasem na pewno będziecie i wy widzieć i wiedzieć więcej, jak u Mateusza wyglądają prace i nie tylko w gospodarstwie, przy trzodzie, na polu. No i ogólnie, co się u niego dzieje. No na pewno. Będziemy pokazywać, co tylko się uda. No i świetnie. I miejmy na to czekam. Nadzieję, że będzie fajny odbiór tego wszystkiego i zobaczymy, no. Zobaczymy. Czas pokaże. Myślę, że jak to po raz kolejny podkreślę, jako ta urodzona optymistka, to wierzę i myślę, że tak. Bądźmy dobrej myśli. Dokładnie. Dzięki Mateusz. Dziękuję ślicznie. Za rozmowę i no i co? I do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Cześć. Cześć. Podcast AgroTube.